żeby ekipa filmowa się za bardzo nie napracowała i żeby ludzie byli zmotywowani, wymyśliłem sposób na rozrywkę, proszę Państwa. Idziemy na Gwiezdne Wojny. Jaka śmieszna twarz. Zupełnie jak twoja. To jest kino Toho w Shinjuku, znane jako budynek Godzilla, bo jest Godzilla zamontowana na budynku. Ma sens, ma sens. Muszę wam przyznać, że jestem z siebie strasznie dumny, bo to był mój pomysł, żeby zaprosić całą ekipę filmową na Gwiezdne Wojny. I moje wykonanie, bo stalkowałem stronę kina, żeby w dzień premiery mieć 12 biletów, co wymagało dobrego timingu, ale udało się, więc brawo Krzysztof, prawda? Dobra robota, Krzysztof. Kasia jest strasznie zadowolona, bo nie widziała żadnego odcinka Gwiezdnych Wojen prawie, więc bez sensu w ogóle oglądać film z takim doświadczeniem, nie? Ale wiecie, co jest super? Że jako, że Japonia jest na wschodniej stronie świata, to pod względem czasu to jest bardzo wczesny seans Gwiezdnych Wojen. Jeden z najwcześniejszych na świecie. Jest podjara. Może coś powiem później, a tymczasem mamy tutaj kolejny punkt zdjęciowy tuż obok kina. Ach, to jest ciężki temat, to miejsce. Nazywa się to Robot Restaurant. Można usiąść w pubie. Just let it come out. Shiny. Roboto. Roboto. Mam tutaj ogarniętego depresją robota. Nie bój się, no. Będzie dobrze. Patrzcie na te wszystkie tekstury. Ajajaja. To miejsce nazywa się Robot Restaurant i to jest taki popularny spot turystyczny. Ja mam taką teorię na temat tego miejsca. To miejsce powstało, żeby sprzedawać ludziom wizję Japonii, w którą bardzo chcą wierzyć i która nie istnieje. I na tej płaszczyźnie bardzo duży sukces odniosło Robot Restaurant. W sensie, to jest miejsce, które się pojawia zawsze jako zwariowana Japonia w różnych filmach i tak dalej. Tymczasem nam powstało tylko po to. Zabawne, bo mówię to kręcąc tu film. To jest najbardziej fabulous łazienka, w jakiej byłem w życiu. Kibelek jest obklejony w kwiatki. Za dużo się tutaj błyszczy wszystko jak psu jaja. Yeah, we're like vlogging at the moment. Yeah, that's how it works. Awesome, awesome, very cool. We're in a place with golden chairs and many lights. It is a great location for Chris's vlog. That's why we're here. Yeah, that's why we chose it. Dzisiaj będziemy występować w reklamie dodatkowo jako ludzie w tle. Szybko nagraliśmy, bardzo ładnie na zdjęcie tam jest, przepięknie, bo fajne są kolory i ładne oświetlenie. To jest najbliższe, co Tokio ma do pojęcia pułapka turystyczna. Problem w pracowaniu z kamerą taką jak Arri Alexa i obiektywami za 100 tysięcy złotych jest taki, że jak zobaczysz obraz, to w porównaniu to, czym nagrywam tego vloga, wygląda jak straszne gówno. Przykro mi się, aż to robiło. Nie mogę sobie wyrzucić tego obrazu z przed oczu, jak wygląda portretowe ujęcie nakręcone Arri Alexą z obiektywem Zeissa za 15 tysięcy dolarów.
Gwiezdne Wojny, Ostatni Jedi. Powiem bez spoilerów, bardzo mi się podoba. To jest najdłuższy film Star Warsowy, jaki powstał. I to czuć, w sensie wydaje mi się, że mógłby być troszkę krótszy. Ale dzieje się w nim strasznie dużo i nie ma tam takiej trzyaktowej struktury, do której zwykle jesteśmy przyzwyczajeni w takich filmach, więc bardziej to wszystko się ciągnie i też twisty, które następują, są naprawdę niespodziewane. W sensie ludzie, którzy się spodziewali, że ta nowa trylogia będzie taką kalką klasycznych Gwiezdnych Wojen, tak jak w sumie Force Awakens był prawie że remake'em Nowej Nadziei, no to ten odcinek pokazuje, że jednak to jest co innego. Znaczy dobra, jedną rzecz muszę powiedzieć. Spoiler! Powiem bez spoilerów, bardzo mi się podoba. Powiem bez spoilerów. Powiem bez spoilerów. Jak się okazuje, kim są rodzice Rey. Strasznie mnie to jakoś tak... To nie jest tak, że ją powinno interesować, kim są jej rodzice, a nie, że po prostu a, to nie są Skywalkerzy, ani to nie jest Obi-Wan Kenobi, więc w sumie to chuj. W tym przypadku wydaje mi się, że film jest trochę za bardzo samoświadomy tego lore Gwiezdnych Wojen i za bardzo to, co mówią bohaterowie, jest myślami publiczności. A, to nie był nikt ważny, dobra. Okej. Okay. Tak sobie wyobrażałem, że dla niej jednak ważne jest, kim są jej rodzice. I na tym jest postać zasadzona, a nie tylko, że tak cicho liczy, że to będzie jednak Luke Skywalker, czy coś takiego. Już witam po spoilerze, no to był mały spoiler jednak. Przygotowuję plan zdjęciowy na mały wywiadzik, który będę tu kręcił. Śmieszne, bo jedno z krzeseł, które tu mamy, to jest taki pompon, balon. Zastanawiam się, czy to ma sens, czy... Dzień dobry, proszę państwa. Dzisiaj we vlogu Krzysztofa Gonciarza. Patrzcie, kogo tutaj mam w studio. Kotaro i Yumeko. Cześć! Nagraliśmy sobie razem film na temat tego, jak wygląda nauka polskiego w Tokio. Niedługo będzie, więc zobaczcie. Dużo ciekawych informacji. Jedna rzecz mi się przypomniała, o którą was nie zapytałem. Jaki macie cel przed sobą związany z nauką polskiego? Na razie mam zamiar pójść na studia magisterskie. Okej. Okay. Więc tak się zobaczy. Aha, ale chciałabyś mieszkać w Polsce kiedyś? Czy tak odwiedzać? Jak będzie szansa czy okazja, to chętnie, bardzo chętnie. I też chciałbym tak pojechać do Polski, tam, nie wiem, mieszkać, studiować, tak. Jak mam szansę, to chętnie pojadę, polecę. Pamiętacie, jak wam mówiłem o świetle zastanym? Pamiętajcie, światło zastane. Jest fajne. Jestem zadowolony, bo w tym tygodniu udało nam się ogarnąć kilka projektów pobocznych, wyłącznie zarządzaniem. To jest bardzo satysfakcjonujące dla mnie zrealizować film, w którym tylko łączę ludzi ze sobą i jakby nic nie robię. Wtedy się czuję prawdziwym właścicielem firmy / przedsiębiorcą w momencie, kiedy już nie wykonuję pracy ręcznie. Śmiesznie to brzmi, ale chodzi mi o to, że w tym, co ja robię, duża część mojej pracy to nie jest prowadzenie firmy, tylko to jest taka bardzo zaawansowana forma freelansu, gdzie oczywiście cenisz swój czas bardzo wysoko, ale cały czas to jest, no, jakby jesteś tym kolesiem od łopaty. To jest momentami bardzo droga łopata i jesteś bardzo takim ekskluzywnym kopaczem z łopatą, takim, no, że się cenisz, ale cały czas jesteś człowiekiem z łopatą. To porównanie jest zdecydowanie zbyt długie i za bardzo to męczę z tą łopatą. W ogóle to mam taką sprawę do was. W przyszłym tygodniu lecimy z Kasią i z Konradem do Londynu i będziemy tam realizować zajebisty projekt. Jestem mega, mega podjarany tym, co tam zrobimy, ale potrzebuję ekipy. Jeśli oglądają mnie ludzie z Londynu, którym nie obce są tematy pracy na niewielkim run-and-gunowym planie filmowym, tematy oświetlenia, wynajmu sprzętu i tak dalej, to napiszcie do mnie proszę na Facebooku.
Oczywiście nie muszę mówić, że to jest płatna fucha. W sensie, no, szukam po prostu ludzi, którzy będą ze mną współpracować przy nakręceniu małego filmu w Londynie. Zapraszam, potrzebuję łącznie 2-3 osób do pracy na planie. W tym jednego fixera, czyli takiego gościa od produkcji, który wszystko wszędzie załatwi, wszystkich zna i tak dalej. Pamiętacie, jak niedawno zamówiłem jedzenie i zapomniałem wam pokazać, co jem? Zamówiłem drugi raz to samo, tylko po to, żeby wam pokazać żeberko. No mam nadzieję, że warto było czekać. Dobranoc.